Witam was, moi drodzy, serdecznie. Z tej strony Abelson w kolejnym odcinku z serii przygód księdza Abelsona Abelarda w mieście Gdańsk. Wieczorna msza się zakończyła, ponieważ nasz ksiądz Klaus musiał iść odpocząć do domu. Żona kręci się przed kościołem. Sama nie wie, czego chce, ale niech idzie na chatę. Dokładnie chatę. Chat się nazywa. A można to nazwać. Zatem tutaj jest miejsce. Change building name. No i nazwiemy to, skoro to jest Abelard, także Abelard Mansion. Na razie to jest chata, ale w przyszłości będzie to posiadłość. I żona zajmie się standardową nauką. Zbiera expa. Ale w tym czasie nasz bohater po nocy, bo wiadomo, Gdańsk tętni nocnym życiem, pójdzie w nasze standardowe miejsce pod posągiem na targu i postara się pozyskać kolejnych wiernych, by msza poranna była oblegana. Gdańsk stał się też city, także nowe stanowiska się pojawiły, no i to jest nasza szansa. Tak, wbijemy się na te puste, tylko że głosować będą oni, a jak widać... No i właśnie, to jest w tej polityce w The Guild 2 właśnie bardzo ciekawe. Cały czas tu trzeba mieć rękę na pulsie, najlepiej z wszystkimi żyć w zgodzie, no ale wiadomo, nie zawsze się da podobrocić, czasami trzeba przekupić, nie zawsze stać i tak dalej, i tak dalej. Trzeba próbować na różne sposoby, to zawsze będzie inaczej. Nie jest jakiś stały, utarty schemat, jeśli raz ci się gdzieś tam noga powinie, to nie jest z powrotem łatwo się tam pić. No, ale przede wszystkim tego burmistrza, w jaki sposób muszę, kurczę, przekupić, no, tu nie ma rady, on stamtąd prędko nie zejdzie. No, ale skusimy się. Tak jak tylko tu wyprawi, to pójdzie do ratusza. Żona może iść już. Zapisać się na to głosowanie. Zanim jeszcze jest miejsce, bo tam jest tylko 4 miejsca dostępne w każdym z głosowań, na każdą pozycję. Zatem, no, jeśli jest już 4 kandydatów, nie możemy się zapisać, musimy czekać do dnia kolejnego. O, już tu jest całkiem blisko. Pojawia nam się opcja Apply for an office. Ona wybierze stanowisko jailera, czyli tak jakby zarządcy więzienia chyba miejskiego. I nasz księżyczek, ktoś tutaj się też nie spieszy, może już nieco niewyspany. Czwarty lewy, zobaczmy jak u niego z expem, 200 jedynie. No, tu jemu nie robi to roboty. Olga się zgłosiła. Po ciemku, ten gościu siedzi tu cały dzień. Pewnie ma pieluchę. Nie wiem, czy w tamtych czasach... Pewnie już jakieś tam pieluchy takie standardowe były. Kawał materiału wymienialny. Ale dobra, nie o tym tu. My tu przyszli rozmawiać. Nasz ksiądz pozyskuje dalej wiernych. To jest sama straż, jak widać, i konkurencyjny. No proszę, to ciekawe. Chrześcijanin słucha naszych wywodów. Może się przekwalifikuje w przyszłości. Day of Judgment is coming. To się zgadza. Żono, ucz się dalej. Chociaż jak żona czytała poemat burmistrzowi, to mu się podobało. Może to jest ta droga. Powolutku, to troszeczkę te poematy mu czytać, żeby chociaż trochę nas polubił, potem już jakieś łapówki też będzie łatwiej mu wcisnąć. Także może ono w międzyczasie niech się przejdzie. On na pewno tam jest przy tej swojej kopalni, bo to widzę, że pracuś jest. Także pewnie tam go spotkamy. A jakże? Kopie srebro. Na pewno jest bogaty, ale widać, ktoś tu, jacyś sprytni rogale zaraz obok się rozbili jego kopalni. Także pewnie jest nawiedzany non-toper i okradany. Może dlatego nas nie lubi, bo ona jest w sumie rzezimieszkiem, to może myśli, że to jakieś coś wspólnego ma z tym. A może mieć w przyszłości, to jest myśl, przechwycić tam ten budynek i zrobić tam ciemny interes, ale to jest seria uczonych, także odpuśćmy, trzymajmy się planu. Tu dalej to pozyskiwanie wiernych trwa, jak widać. Ich wiara rośnie. Pracownicy wszelacy już do pracy tutaj pędzą. No i subcio, tu się ludziom spodobało. Słyszeliście takie he. To była siekierka na cześć Abelsona Abelarda w tłumie. No i wracamy do kościoła. Zająć się
codziennymi sprawami. Jako że szef pędzi do kościoła, przypomniało mi się, że mamy opcję zatrudnienia. Także szukamy skolara wśród tych bezrobotnych, by był wykwalifikowany. No i jest Klaus kolejny, no i Krzyś. Okej, zatrudniamy kolejnego. Na początek Klaus sprawdzi się w produkcji pergaminów, czy się nadaje. Chociaż mógłby też w sumie opłatki robić, ponieważ do mszy nam nie starczy, a poranna nadchodzi wielkimi krokami. Za to nasz szefuncio zajmie się, przed wyprawieniem porannej mszy zajmie się tworzeniem poematów. W międzyczasie puszczę też księdza Klausa, jeśli już tylko pojawi się w kościele, by pozyskiwał wiernych na targu. Żona idzie z poematem do znanego już jej miejsca. Podobało mu się, jak widać. Ale widzicie, to jest malutka kreseczka, także nie ma co teraz gościową bez jakiejkolwiek charyzmy zagadywać dalej tego burmistrza. Ja nią wrócę do domu, ona będzie dalej się szkoliła. W międzyczasie, jeśli będą jakieś wolne poematy, będę mu tu zagadywał. No i zbieram hajs, żeby mu też przysmarować. A ile kosztuje rozbudowa domu? 3,5 tysiąca. Jeszcze mnie nie stać, za chwilkę będzie mnie stać, ale to też będzie za duży wydatek. Cały czas o tej gildii nam to przypomina. Guild fame nam rośnie dzięki temu. Na razie nie mamy poza tym żadnych korzyści z uczestniczenia w tym życiu gildii. Księża jeszcze do kościoła nie przyszli. Aha, zapomniałem. Przed jeszcze robieniem tych poematów nasz bohater musi popędzić do ratusza. No szkoda, bo był już praktycznie pod ratuszem. Także trochę się nachodzi niepotrzebnie. Ale musi też zgłosić się tutaj. No i spróbować coś zrobić z tą panią, bo jak widać, jak się najedzie na... Jak się najedzie na to miejsce, widać kto będzie głosował. I to będzie tak, Inquisitor, Seneschal i City Mayor. Także burmistrz, ta pani i ta pani. No i znowu walka. Walka, bo niestety mamy tu złe układy. Muzyczka jest bardzo fajna w tej gildii. Czasami taka wręcz epicka. Bardzo lubię takie nutki. Szczególnie trzymające się właśnie klimatu danej gry. A ta gra jest bardzo klimatyczna, jeśli o to chodzi. Cogito ergo sum. Ty już z tym panem nieraz rozmawiałeś, ale tutaj na mistrza gildii. Jesteś w sumie jednym z mistrzów gildii, także to mogłoby się udać. Zależy też to wszystko od naszej konkurencji, która też będzie kandydowała. Słychać jakieś kroki, także ktoś przyszedł się zgłosić. No i teraz możemy wrócić do kościoła i czekać spokojnie na te wybory. W międzyczasie sprawdźmy, bo już to chyba księża się też będą powoli zbierać, już nie śpią. Także tego pierwszego Klausa, który to był ten, podobny do pana z wąsem, który zwojował pół świata. On za 15 minut dopiero będzie mógł. Ten delay też mu trwa, ale to akurat, oni dopiero pędzą do kościółka. Żona się uczy, jak tam z tym jej expem 200. Nie jest najgorzej. Ale to czekamy dalej jeszcze, niech się uczy. Mogłaby już pójść któryś z tych pań przysmarować, ale to trzeba jeszcze zarobić. I najpierw burmistrza, prędzej czy później tego burmistrza. Jeśli teraz mi się nie uda w tych wyborach, to po prostu do następnych nie zgłaszam, jeśli tego gościa po prostu mi się nie uda jakoś przekomarzyć na moją stronę. Ale to jest właśnie inwestycja w przyszłość, ponieważ no jeśli z jego rodem będę miał dobre stosunki, bo to te stosunki nie są tylko z nim, a z całym jego rodem, no to i wiadomo, kolejne moje pokolenia też będą miały łatwiej. Także tu jest właśnie ta opcja całej dynastii, trzeba patrzeć na to przyszłościowo. Wydałem już trochę kasy na te dwie panie, które widać jak teraz nie mają wpływu w ogóle na to głosowanie. Ale jeśli później będę tu wyżej, prawda, to wystarczy dwa razy zagadać czy coś takiego. I już one też już mają dobrze, także to się ma tak różnie z tym. Tu już ktoś się zbiera pomału pod kościołem, ale ostatnio zrobiliśmy ten falstart, także teraz się trochę wstrzymam. Pójdzie Klaus jeszcze na targ. Pozyskać trochę i dopiero wtedy zacznę tą poranną mszę. Około 9, to będzie po 9 nawet. No ale nie szkodzi. Poczekamy troszkę.
międzyczasie. Osobiście też poematy. Tu gdzieś ktoś się bije, słyszę, ale nie wiem gdzie. A tutaj. Ale straż. Moment interweniowała, zobaczcie ile tych było na jedną osobę. No nie fair, ale to właśnie pokazują tym samym, że nie warto próbować. Pani Jola, co by nie zastygła za bardzo, to w to i z powrotem. Poematami trzema, zawsze to wpadnie, te parę stówek. No i może w sumie zainwestuję w ten kolejny, kupię trochę skór. Zajmiemy się produkcją tych kolejnych dokumentów, to jest dokładnie, zaraz sprawdzę, co to było, bo już nie pamiętam. Thesis paper chyba. Tak. I to już, if you're into thesis paper. Aha. Czytając to w obecności ludzi z przeciwnej wierze, czyli chrześcijan, będziemy mogli nakłonić ich, by przeszli na naszą wiarę. Także bardzo fajny papier. Także warto będzie to pomyśleć o inwestycji w produkcję tegoż dokumentu. Ale nie sprzedawać go, tylko wykorzystywać go właśnie dla siebie. To będzie to. No dobra, czas na poranną przejść. 9:30, Abelson Abelard wychodzi z zakrystii, by przeżyć słowo Boże. Ludzi nie za wiele. Nie widać na razie, jeden pan bezrobotny, któremu się nudzi. Zamiast w polu pracować, skoro jest... Ale żona też tutaj w sumie dla expa się przejdzie. Weźmie udział w tej mszy. Aha, jest jeszcze jedna sprawa, bo tutaj te osoby zawsze mają poziom akurat dyspozycji, disposition, no nie wiem co to jest dokładnie, ale no po prostu taki. Oj. Są różne te poziomy, od jakiś tam nightmare, prawda, koszmar, zły człowiek i tak dalej, do prawy, jak widać moja żona jest prawa, mimo że jest rogalem. Ale to dzięki właśnie chodzeniu na mszy, te poziomy się można sobie zwiększać. Trochę się tu zamotałem, mam nadzieję, że w miarę jasne to w rezultacie się okazało, o co tam chodzi z tymi poziomami. No i cóż, dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Ta poranna msza dalej trwa. Po niej zobaczymy, jak pójdzie nam w ratuszu. Ale to już w następnym odcinku, do którego serdecznie zapraszam. Do usłyszenia.